Szanowni Państwo, dziennikarze, przedstawiciele mediów. Myślę, że w ostatnim czasie dla Sądecczyzny płynie bardzo wiele pozytywnych komunikatów. Dzisiaj skupiamy się na tym, żeby poinformować o przekazaniu kluczowego dokumentu. Dokumentu, który umożliwi już za kilkanaście tygodni, aby pojawiły się tutaj ciężkie, można powiedzieć, urządzenia do budowy drogi. Drogi jakże potrzebnej, drogi, która połączy 75, czyli popularną Sądeczankę z drogą krajową numer 28. Jak wiemy, ten odcinek nie jest długi, ale on jest niezwykle potrzebny i od lat był wyczekiwany i oczekiwany także przez społeczeństwo i parlamentarzystów. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję także w imieniu nieobecnego dzisiaj pana wojewody Józefa Leśniaka małopolskim parlamentarzystom, szczególnie tym z Sądecczyzny. Dzisiaj obecnym, ale także tym, którzy nie są obecni, za to, że w sposób bardzo intensywny zabiegali o to, aby ten 1,5-kilometrowy odcinek drogi głównej, przyspieszonej, bo taki standard będzie tej drogi, mógł zostać jak najszybciej wybudowany. Chwilę temu rozmawiałem z panem dyrektorem Jakubiakiem, czyli panem zastępcą dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i mogę powiedzieć, że połowa zadania jest już, można powiedzieć, za nami. Mówię tutaj o tym, że ZRID, czyli bardzo ważny dokument, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, został już wydany z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ale o czym powie pan dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak dobrze pamiętam, w piątek jest otwarcie postępowania, otwarcie ofert na budowę tego odcinka drogi głównej przyspieszonej. Trzymamy kciuki, aby w kosztorysie, który założył inwestor, ten obiekt, ten odcinek się znalazł, jakby prace ruszyły jak najszybciej. Jak wiemy, prace po stronie inwestora zaplanowane są na 2022 i 2023 rok. Z pewnością ten odcinek umożliwi szybsze połączenie, szybsze skomunikowanie i dowiązanie do tej części 28. Tak naprawdę poprawi warunki nie tylko na terenie samego Chełmca, ale także Nowego Sącza, tej części Nowego Sącza, do której ta droga będzie dowiązana. Jak Państwo słyszeli kilka dni temu podczas wizyty pana premiera Mateusza Morawieckiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje nad decyzją środowiskową i wszystkim nam bardzo zależy, wszystkim nam, przedstawicielom rządu, przedstawicielom pana premiera Mateusza Morawieckiego, bardzo zależy, aby kolejne nowa infrastruktura drogowa powstawała tutaj na Sądecczyźnie, aby mieszkańcy mogli liczyć na poprawę komfortu, aby było bezpieczniej, aby w centrach miejscowości ten ruch był mniejszy, a był on właśnie wyprowadzony w postaci takiego łącznika o standardzie drogi głównej przyspieszonej. I choć zadanie, tak jak mówię, kilometrowo nie jest jakieś bardzo imponujące, bo mowa o 1,5-kilometrowym odcinku, ale tak naprawdę, Szanowni Państwo, ono jest kluczowe z punktu widzenia regionu, a jadąc do Nowego Sącza, czy poruszając się, bo chwilę temu przyjechałem od strony szpitala nowosądeckiego, widzimy, jak duży ruch panuje tutaj w lokalnym samorządzie na drodze krajowej numer 28, która przecież łączy bardzo ważny trakt komunikacyjny i łączy nie tylko Małopolskę, ale patrząc od strony Śląska, a potem w kierunku Podkarpacia, jest kluczową drogą tranzytową właśnie tutaj na terenie Nowosądeczyzny. Mam nadzieję, że to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, które trafi dzisiaj formalnie w ręce dyrektora Jakubiaka, zostanie spożytkowane i że w przyszłym tygodniu już wszyscy będziemy, można powiedzieć, oczekiwali na ostateczny werdykt, czyli na wyłonienie wykonawcy. Dziękuję serdecznie moim pracownikom, pracownikom Wydziału Infrastruktury i wszystkim tym, którzy pomagali przy wydaniu tego, tak podkreślam, skomplikowanego dokumentu. Przed nami jeszcze, przed inwestorem, wykup terenu, zapłacenie odszkodowań, ale liczymy na to, że to przebiegnie bardzo sprawnie, w taki sposób, aby maszyny drogowe, które będą układały nową podbudowę, a potem nawierzchnię, jak najszybciej wjechały tutaj na plac budowy. Podkreślam jeszcze raz, to duża zasługa małopolskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, że udało się spiąć
co nie zawsze tak bywa, z jednej strony postępowanie przetargowe, a z drugiej strony wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, bo tak naprawdę ten efekt synergii osiągnęliśmy. Cieszę się bardzo jako wojewoda, że także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która stosunkowo niedawno złożyła ten wniosek o ZRID, także szybko procedowała w swoim zakresie dokumenty, przygotowywała dokumenty. Muszę powiedzieć, że w zakresie współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad naprawdę ta współpraca jest bardzo dobra na poziomie Urzędu Wojewódzkiego i Generalnej Dyrekcji. Dziękuję także panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który zapewnił finansowanie dla tego odcinka i mam nadzieję, że zarówno ten odcinek, jak i Sądeczanka będą już niebawem, w ciągu najbliższych lat, dostępne dla kierowców, dla ziemi sądeckiej, która tak oczekiwała tego ważnego połączenia. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, tak się składa, że ja mieszkam na Radziosławie, więc kiedy tylko jestem w Nowym Sączu, dojeżdżam do swojego biura właśnie przez centrum Chemce. Mamy obwodnicę południową, mamy obwodnicę wschodnią. Został rzeczywiście ten mały kawałek, te 1,5 kilometra obwodnicy północnej. Jak to jest ważne, wiedzą ci, którzy właśnie próbują się przez Chełmiec przebić. Jak to jest uciążliwe dla mieszkańców Chełmca, to na pewno wiedzą ci, którzy przy Marcinkowickiej, bo o tej ulicy, która w tej chwili jest wykorzystana, mówimy. Dobrze się stało, że wreszcie po tylu, tylu latach, bo to już pewnie ponad 10 lat, kiedy ten problem tego łącznika jest procedowany. W tej chwili wiem ja już ze swoich źródeł, że decyzja środowiskowa jest gotowa, więc na pewno te prace ruszą w tej chwili bardzo szybko. Tutaj w tej sprawie właśnie mamy tą sytuację, z którą się borykamy również na Sądeczance. Prawo własności, czyli prawo, które przez nas jest bardzo szanowane, ale z drugiej strony to pokazuje, jak bardzo utrudnia przeprowadzenie inwestycji. Nawet tak stosunkowo niewielkiej, jak te 1,5 kilometra tego łącznika między obwodnicą południową a obwodnicą wschodnią Nowego Sącza. To mamy za sobą. Dziękuję bardzo panu wojewodzie, dziękuję Generalnej Dyrekcji, zastępcy dyrektora, który jest tu z nami. Proszę również przekazać podziękowania panu dyrektorowi. Myślę, że teraz pozostaje nam tylko to, że przetarg zostanie pozytywnie dla nas rozstrzygnięty. Te informacje pewnie będziemy mieć niedługo i zaczniemy pracę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, rzeczywiście na początku tej kadencji Sejmu powołaliśmy zespół w parlamencie, którego celem jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych w Małopolsce, ale przede wszystkim na Sądecczyźnie, bo przecież tu jest nasza mała ojczyzna. Cieszę się, że w końcu rzeczywiście po tylu latach udało się uzyskać niezbędną dokumentację i przystąpić niebawem do prac. Jest to bardzo ważny element, bardzo ważny odcinek tutaj na Sądecczyźnie, ponieważ ta droga od ulicy Tarnowskiej przez rondo Jana Pawła II, przez piękny, wspaniały most imienia Lecha i Marii Kaczyńskich, przez rondo księdza Kumora, tutaj wreszcie do ronda siostry Lorek połączy i da możliwość komunikacji bezpośredniej Sądeczan tutaj z ziemią limanowską, następnie z Podhalem. To bardzo ważny, istotny odcinek. Cieszę się, bo on spowoduje, jego otwarcie spowoduje, że znikną tutaj korki niezwykle uciążliwe w gminie Chełmiec, przy urzędzie gminy. To wszystko sprawi, że jazda będzie szybsza, bezpieczniejsza, płynniejsza. Także jeszcze raz podziękować panu wojewodzie za to, że sprawnie ten wniosek przeprocedował i że ta inwestycja niebawem ruszy. Szanowni państwo, jak państwo widzicie, w ubiegłym tygodniu na moście w Kurowie był obecny no nie tylko pan wojewoda, ale również pan premier Mateusz Morawiecki. Chcę podkreślić, że robimy wszystko co w naszej mocy, ażeby władze państwowe, władze publiczne realizowały jak szybko i jest to sprawnie możliwe te wszystkie inwestycje drogowe, które w naszym terenie są konieczne, ażeby ten ruch tutaj w Nowym Sączu, na Sądeczyźnie był sprawny i efektywny. Także jeszcze raz chciałem podziękować tutaj za współpracę, wsparcie. Też liczymy tutaj na to, że kolejne inwestycje, na które czekamy u nas w Nowym Sączu, na Sądeczyźnie, będą sprawnie i szybko realizowane. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu.
Szanowni Panowie Posłowie, Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje program budowy dróg krajowych w Małopolsce. Dzisiaj spotykamy się tu w Chełmcu, żeby informować Państwa i obywateli o inwestycji w Chełmcu, czyli budowy obwodnicy Chełmca. Ja chciałem tylko podkreślić, że praca z Urzędem Wojewódzkim jest cały czas bardzo skuteczna. My mamy obecnie jeszcze 3 wnioski złożone, przede wszystkim 2 duże wnioski na 2 obwodnice z planu budowy dróg, to jest obwodnica Zabierzowa i obwodnica Oświęcimia. Jak również we wrześniu będziemy składać wniosek o wydanie decyzji ZRID na obwodnicę Brzeska, tak żeby uruchomić tą budowę już w terenie na początku przyszłego roku, czyli w okresie wiosennym. Dziękuję bardzo. Przekazać to pozwolenie już rząd tego, aby też sprawnie nadzorować wykonawcę.